Hi everybody, słuchajcie, niewyjątkowa okazja, jesteśmy na byłym lotnisku Datow Flughafen i powiem wam, historia lotniska Datow jest dużo, dużo ciekawa, ale w tej chwili znajduje się tutaj Muzeum Luftwaffe, Muzeum wspaniałych samolotów z okresu historycznych. Można tutaj wejść od 10 do 18 w ciągu dnia, jest godzina 16.30. Powiem wam, ciężko tutaj dotrzeć, ponieważ znajduje się to w Datow. Datow to jest miejscowość przed Berliner Ringiem, ale to już jest poza granicami administracyjnymi Berlina, tuż poza granicami, od Spandau, kawałek. Powiem wam tak, to jest 30 km, dokładnie 30 km od centrum Berlina Zachodniego, czyli od Funfusturmu. No i wchodzimy, zaraz wam powiem, co dalej. No i jesteśmy, słuchajcie, no rewelacja, rewelacja. No, od Funfusturmu 30 km, więc naprawdę w cholerę daleko, żeby tutaj dotrzeć. Ogólnie nikt nie wiedział, jak tutaj dotrzeć, więc miałem po prostu adres i ten adres po prostu wklepałem w nawigację. Zobaczyłem, gdzie to się znajduje, to w ogóle nie wierzyłem, że tutaj coś jest, bo to jest pole na drodze z Berlina Zachodniego do Potsdamu. To jest dosłownie 2 km od miejscowości Staken. Miejscowość Staken i miejscowość Stilpe. Stilpe na północnym zachodzie, Staten na południowym zachodzie Berlina. To było przejście graniczne w Staten pomiędzy Berlinem Zachodnim a NRD. Czyli nie między wschodnim a zachodnim, tylko między zachodnim a NRD w okolicach Potsdamu, więc możesz sobie wyobrazić, 30 km od centrum Berlina Zachodniego, od Funfusturmu i kolejne 30, czyli 60 od Ostbahnhof. Więc możesz sobie wyobrazić, tutaj ciężko jest dotrzeć. Ogólnie dotknęło się dla domków jednorodzinnych, wszystko jest powymieniane, niesamowicie. To, co będziemy oglądać, pochodzi z dawnych, dawnych czasów historycznych, więc sprzęt starszy, stojący na świeżym powietrzu. Niestety nieoświetlony, ale kamera widzę, że lepiej sobie radzi ode mnie ze światłem, więc jest zajebista, bo ta moja stara kamera to tutaj już byłaby kupa z obrazu, a tutaj możemy zobaczyć wszystko. I naprawdę się starałem, sam przy wejściu kartkę, ulotkę. O! Flugpass Berlin-Gatow. I że mam wyjść do godziny 17 do check-inu, tam jest ta budka wyjściowa, to jest check-in, musiałem na się rozłączyć, bo musiałem przejść kontrolę do check-inu. O, mamy hangar. Słuchajcie, sekundę, tylko czapkę założę, bo naprawdę brakuje mi rąk, a tak wieje, że to jest nieźle. Sekunda. Dobra, czapka założona. O, jest zimno. Połazimy tutaj, zobaczymy. Hangar lotniczy. Tam wieża kontroli lotów. No normalnie kurnia tutaj jest. No i to jest mega, co ja tutaj widzę. I obejrzymy na pewno, przejdziemy się, popatrzymy na wszystko, co tutaj jest możliwe. Muzeum lotnictwa, rany boskie, było lotnictwo wojskowe, malutkie, ale wojskowe. Patrzcie na tą ciężarówkę, 4 osie, pułk z przodu, no kurna, Tatra, no jakaś komunistyczna produkcja widać. Ale zadbane, zakonserwowane. No patrzcie na te wielkie koła. Ja pierdykam. No. Powiem wam, nie słyszę, czy to będzie mi ciężko powiedzieć, co jest co, bo aż tak się na tym nie znam, mówiąc szczerze. Ale no kurnia, warto. Naprawdę warto, bo jest rewelacja. Właśnie sobie warto było przejechać ten szmat drogi, naprawdę.
O, patrzę na tą antenę radarową. Wielka, kurde, stać i oglądać sobie telewizję, nie? Albo łączność z satelitą w internet. Dosyć szybki, nie? Fajowe. O, samolot. Napęd śmigłowy. Latarnia. Duży, fajny, ładny. No patrz na tą antenę, no kurwa mać. Czy wam też przychodzą takie filmy przygodowe z Australii na myśl? I ustawianie takich wielkich anten? No wspaniała antena. Ustawimy, może w odrzutku taką postawimy. Kurnia, mogłem wcześniej tutaj dotrzeć, ale... No wiecie jak to jest, no z czasem. Zawsze za mało. Taka antena. Tu widać, że ta jest taka stacjonarna, która była montowana na stałe, na lotnisku, na terenie wojskowym. A ta jest taka przenośna, bo widać przy czepce, jakby ona była po prostu składana i do transportu. Fajna. Ten hangar jest remontowany, to tutaj za dużo nie ma. Widać jeszcze oznaczenia z dawnych, bardzo dawnych czasów. Zrobię tam zbliżenie. Marina Atlantic 34. O, a ten tutaj pochodzi z zasobów brytyjskich, z Royal Navy. Ten oto mniejszy. Jedzie wojskowy. No wiadomo, uzbrojenia w tej chwili nie ma, no bo tutaj ludzie chodzą normalnie, więc nie można, no ale... Trzeba się pokazać, nie? Trzeba się pokazać, jest no ładny, bardzo ładny Hawker. Piękność maksymalna 964, 7 ton, maleństwo. Pułap 13500 maksymalny. Maksymalna odległość do przelotu 2200. Widać, że to Brytyjczycy zrobili, żeby tutaj na Niemcy nalatywać. 2200, czyli tak jakby z Londynu, z Fort Londynu do Niemiec, to jest taki z powrotem. Coś tu nieźle przeliczył. A ten... Zobaczymy sobie. Patrzcie, że jakiś wyłupaty. Relacyjny. O, bo też fajne dane. 1600 km mógł przelecieć, 5 godzin w powietrzu, 7600 wysokość, 500 km na godzinę, prędkość trochę wolniejszy, pierwszy wybudowany w 1956, no już powojenny, ale co? Teraz my mamy tam pójść. Pójdziemy sobie od lewej strony i będziemy szli w prawą stronę, stronę tamtą, potem pójdziemy tam na ten hangar z tego względu, że żeby o niczym nie zapomnieć, bo będę chodził lewo, prawo, to znowu się latam. O, możecie zobaczyć lampkę wysokościową. No nie dziwię się, że tak mało tutaj jest ludzi w tej chwili, że wycieczki tutaj za bardzo nie przyjeżdżają, no bo Turnia jest daleko. Jest daleko i Gatow leży tak naprawdę na drodze donikąd, ponieważ jeżeli ktoś wyjeżdża z Berlina na zachód Niemiec albo na południe, nie wiem, na Hanower, na Frankfurt, na Drezno, na München, no to będzie jechał z Berlina, będzie jechał na przez Charlottenburg i przed Szpandau zjedzie na Stockholm i na A10, za Stockholm zjedzie na A10 i omija ten cały rejon troszeczkę górą. Tak jakby przez Zehlendorf, mój piękny Zehlendorf. A tutaj no niestety, no proszę Państwa, chodzi mi o to, że no omijają wszyscy to. Wycieczki szkolne też, no bo Turna nie będą nadkładać z Aleksanderplatz 60 km, żeby tutaj dojechać.
A szkoda, bo myślę, że zamiast pokazywać Muzeum Pergamonu, które jest dosyć nudne dla uczniów, dla teenager, lepiej na takie muzeum wojskowe przyjechać, im to pokazać, bo kurwa jest co. Zainteresowanym powiem, że wstęp jest za kompletną darmożkę. Od godziny 10 do 18, mówiłem, przez 8 godzin można tu łazić, patrzeć. Niestety nie można wchodzić do środka do tych samolotów, ale można podejść, można pomacać. Pomacać to nie, bo są linki. Ale można podejść, sobie popatrzeć, jak to wyglądało w praktyce, bo kurwa to jest zajebiste. Móc samemu doświadczyć, zobaczyć. Bo na filmach to nie widać, jakiej wielkości te samoloty są. Podają tam, o ile to tam ma stóp długości, ile stóp szerokości. O, popatrzmy na tego. To jest... Wiecie, że nie wiem. Kod NATO Albatros. Czeska Socjalistyczna Republika Ludowa, czyli Czechosłowacja, 68 wyprodukowany. Pułap 10 tysięcy metrów, odległość 800 km maksymalna. Wakcji na 300, 755. No! Czechosłowacki. Fajowy. A z tej strony mamy taki, proszę was, samolocik. Gdzieś nas z tyłu na dłonie ma takie coś, co łączy silniki. Nie wiem, do czego to służy. Widać oznaczenia. Bronco. No to mamy ten Bronco. Wyprodukowany w Rockwell. Jeden pilot. 9200 zasięg, no niecałe 600 km. No taki podmiejski. 65 wyprodukowany. Duży ma już jumbo silnik, pomarańczowy, rany boskie, zajebisty. A ja się na chwilę będę musiał zaraz rozłączyć. Sekundę. English Electric Canberra. English Electric Company. And they went to India, six jets, one two-seater and five one-seaters. Jesteśmy, słuchajcie, jesteśmy. Dajemy radę. Musiałem podłączyć się pod zewnętrzny akumulator, żeby pod powerbanka, żeby dalej kręcić, ponieważ skończyliśmy na tym pięknym i jesteśmy tutaj. Też bardzo ładny samolocik. Ale podejdziemy i zobaczymy sobie. To są chyba torpedy, wam powiem, ale głowy nie dam. No pomyślcie, jak coś was pierdolnie na morzu, czy macie szansę? No nawet ta mniejsza, no. No masakra. Co tu pisze? Alem. Luftwaffe Muzeum Bellingatow. A, no tak. Na zewnętrznym akumulatorze i jedziemy dalej.
idziemy teraz tamte na później, idziemy w tą stronę, bo tutaj też stoi sprzęt. I to też jest kurnie niesamowite. Musimy to wszystko zobaczyć. A long time ago, we used to be friends, but I left the love you left me alone. Wow. Nice. Really nice. Idziemy tu. Zobaczmy za jakieś ciężarówki. O. Mam jakąś rurę, nie wiem do czego, ale patrzcie na tą wyrzutkę. Czyli nie chce się wystawić w takiej wodrutku na sąsiada? Na sąsiada w sam raz, nie? O, i samochód z anteną. Taki właśnie radarowy. Płat namierzania. A najpierw zobaczymy tą rakietę sobie. Opis, co to jest. NATO Cloud SA-5 Gemon. Komplet rakietowy. Wyprodukowany w Związku Radzieckim. Fajne. Idziemy dalej. Patrzmy sobie na ten. Ale to tędy będziemy, prawą stroną będziemy wracać. Teraz pójdziemy lewą stroną, żeby nie popieprzyć. Teraz mamy ten system rakietowy. Pojazd rakietowy dla lotnic, dla służby granicznej, czyli lotnictwa NRD. Służył w latach 50-90. I takie coś pilnowało, żebyśmy nie wyjeżdżali, żeby ludzie nie wyjeżdżali na zachód, wyobrażacie sobie? Żeby samoloty, na przykład polskie, nie mogły przejechać na zachód. Takie coś pilnowało z zachodniej granicy bloku socjalistycznego. Rany boskie. Tutaj mamy taką rakietę na pojeździe. No! Gdyby nie to, że to jest rozbywane, to naprawdę bym się wystraszył, takie coś zobaczył na swojej drodze. SA-3C Goa. Też zrobione w Związku Radzieckim. A tu w stanie gotowym do startu, no nie uzbrojone oczywiście, ale no mimo wszystko rany boskie. Duina SA-2B Darlene 1, komplet rakietowy produkcji radzieckiej. W 1958 oddany. Zimna wojna. Zimna wojna wcale nie taka zimna, są to spodem paliwy rakietowym. Musimy w miarę szybko się przemieszczać z tego względu, że żeby przed zamknięciem zdążyć wszystko zobaczyć, bo to naprawdę warte zobaczenia. Siódmy. Tamten chyba zamknięty, to jest płot. Siódmy mamy Eingang, czyli wejście. Eingang. Idziemy dalej. A specjalnie dla was tutaj przyjechałem. Znaczy sam też to chciałem zobaczyć, bo się tutaj nie byłem wcześniej. Wcześniej tu nie byłem, nie miałem okazji tego zobaczyć.
Minus, jeśli chodzi o wycieczki, brak tabliczek w języku angielskim. To dla wycieczek na pewno minus. I panie, które tutaj pracują, też po angielsku kali ścieć, kali jeść. Ale w miarę się komunikują, jest ok. Wchodzimy. Ja zobaczę, która jest godzina, bo... ...16.40 jest, więc... ...mamy troszeczkę czasu, godzinę czasu. Tutaj nas za bardzo mało nie interesuje. Okres zimnej wojny. Choć typowe muzeum w środku, czyli tak troszeczkę jak w Pergamonie. Albo jakieś kamieliny. Ale interesują nas samoloty. Na przykład taki jak ten. Nas interesuje. Kanadyjski z 35 roku. Z 39 roku, ale bardzo fajny. Przejdziemy tędy. Sobie popatrzymy, co w tym hangarze stoi fajnego. No, dronik. Proszę państwa. Druel. Naprawdę dziwi mnie, że tutaj tak mało ludzi przychodzi. Naprawdę jest niesamowite. Wow. No. No maleństwo. Ale żeby prowadzić zwiady, no nie powiem. Ten model, modele bardzo ładne. No jest to ta torpedunia. Rany woskie. A to można zobaczyć naprawdę. Naprawdę niesamowite. Wiem, że nie doceniałem tego muzeum z zewnątrz, to wygląda niepozornie. A po prawdzie, nawet tego... To pokazać wszystko, to jest... O. Uf. I nie wystarczy się takiego? Z napędem odrzutowym? Tornado. Dwa macha prędkość. Czyli ponad 2000 z hakiem kilometrów na godzinę. Pułap 24 tysiące metrów. Dwa razy tyle, co obecne samoloty. I 9 ton bombów. No. Konia z rzędem tego czuję się nie wystraszy takiego czegoś.
konia z rzędem. O, mieturkowy, miatura pojazdu. NRD-owski. Żeby po prostu ktoś nie pomyślał sobie w burbie czego. Muzeum Luftwaffe, ale także armii komunistycznej. Tu mamy Messerschmitta zachodnio-niemieckiego z roku, niemieckiego z 67. No, na wypadek konieczności bronienia się przed komunizmem, nie? Helikopter taki. No tutaj nas pojazd do czyszczenia podłogi nas nie interesuje. Interesują nas pojazdy wojskowe. Patrzcie na czym musieli żołnierze siedzieć. Kurnia, zero luksusu, zero jakiejkolwiek wygody. Zero. Nie dość, że zginiesz za chwilę, to się siedzisz na takim bój wiadomo co. Już nie mówię jak to trzęsie. Transportowy. Akurat amerykańskiej produkcji. Ale mimo wszystko rany właśnie. Niewygoda, niesamowita. O, tu sobie zobaczymy jak to wewnątrz wyglądało. Jak ten tornado wyglądał w środku. Mamy miejsce pierwszej osoby. Też dużej wygody tu nie było. Przywiązany niesamowicie. Sprzęt z tyłu do katapulty. Do katapultowania się w razie co. Wolant, sam metal. Przełączników jest cała masa. Później przyrządy dla drugiego pilota. Tylne miejsce. To, co tutaj jest z tyłu, to jest paraszuta, czyli fotel z katapultą. No, fajowe. Czy fajowe? No, nie wiem, czy w samochodzie by się przydało, ale macie wypadek, w razie czego się wystrzeliwujecie przez dach. No. A tu mamy taki piękny samolocik armii, US Air Force. Ratunkowy. To jest piękny. Piękny. To jest taki właśnie taki fajny samolocik. Cessny. Jak mi powie, że Cessna to jest komunistyczna firma, to łeb urwę. 54. No fajne? Fajne. O, tutaj mamy działeczko. Düsseldorfie wyprodukowane 20 mm. O, i taki helikopterek. No patrzcie, jakie to ma łopaty wielkie. No. No nie dziwię się, że to porządny helikopter, ten taki duży. Kilka osób zabierze. To samochód kurierski do przewożenia meldunków, osób ważnych. Lekki około tony, ale prostej konstrukcji i taki, no wiecie, żeby dojechał na miejsce i tyle. Tego tornado widzieliśmy. Wow. O, widzicie? Remove before flight. Usunąć tą szmatkę. Żeby tu silnika nie wleciała. McDonnell Douglas. Czy wam to coś nazwa mówi? Bo mi tak. Z 75. Tak na żywo wygląda McDonnell Douglas. Jeśli wam powie, że inaczej, nie wierzcie.
Tutaj macie wszystko na żywo. Wszystko. Ten jest otwarty. Boże. To jest 4 tony. No cóż, tyle to samochód waży. Tutaj mamy Lockheed Starfighter, wybudowany w Palmdale. Ciężko mi też jeszcze kamerą operować, bo jestem na zewnętrznym zasilaniu. Chyba, że z powerbankiem. Ale chyba mi się uda. Ten ciekawy model. Thunderstrike Republic Aviation. Jeden pilot z 51. Aczkolwiek ten przedni taki wlot powietrza na silnikę, jeden z tyłu, podobny bardzo do czego? No do migów ruskich, podobny. Czyli co, Ruski od nas stopowali. A tu jest pojazd do holowania, 6-cylindrowy silnik Mercedesa, 4,5 litra benzyna, musi 4,6, 90 koni. To musimy się zobaczyć, jak to musi mieć uciąć przy takiej pojemności do niewielkiej mocy. Wada 2 tony, służby od 54. Holownik, po prostu holownik do samolotów wojskowych, żeby je zholować. Fajne, bardzo fajne. Tu mamy taką wyrzutenkę. Samolot jest taki ze śmigiełkiem. Harvarda. Od 49 w służbie. Da się. Kurwa, da się, wszystko da się. A tu mamy Bristol Aircraft. Od 47. Taki mniejszy. Ale tu właśnie widać, jakie to jest rozmiarów, jakie są te starsze, jakie są te nowsze. Jak to wszystko wygląda. Dobra. Przejdziemy sobie na od początku, żeby tak wam to w miarę udało się pokazać. To problem jest z tym, że tu jest tak daleko. Ale konsole. Takiety. Tu mamy taką rakietę. O, i stanowisko radarowe. Niezłe. To jest wszystko tutaj w budynku tutaj zrobione. O. Nasłuchiwanie, budowa takiej torpedy, rakiety, nie wiem jak to nazwać, no to czymś samolot strzela od środka. To się składa z takich elementów, elementy miotające, sterujące, no wszystko. Tam sztat.
No, tu widzę, jak to lotnisko wyglądało. Feldhaus. Kurde, fajne. A to już nowsza produkcja Samsunga. Patrzcie, jeden z zadarów klasujący. Ktoś widzi, co się w okolicy znajduje. A, pierdolica. To się ruszało, pionowość ruszało poziomo. Ja pierdolicam. Teraz wychodzimy. Ponieważ idziemy dalej, a problem jest w tym, że czas, bo mamy godzinę do zamknięcia, chodzi o to, że tam jeszcze napięcie nawet nie ma dla ludzi zwykłych. O, widzicie? Przy świetle szczątkowym jakoś sobie radzi, zobaczymy, jak to będzie dalej. To, co słychać, to akurat nie ląduje tu nic, ponieważ to jest lotnisko zamknięte, ale jesteśmy na terenie pasów dolotowych do lotniska Schönefeld. Samoloty podchodzące do Schönefeld przylatują właśnie tędy. Więc jeżeli znajdziecie sobie na mapie, gdzie się znajduje lotnisko Schönefeld, to mniej więcej sobie uzmysłowicie, w którym miejscu się znajdujemy. Ja tutaj jeszcze chcę wam coś, co nieco dzisiaj pokazać. A wiem, że mam godzinę do zamknięcia, więc muszę troszeczkę mówić szybko i łazić szybko. Mam nadzieję, że to będzie chociaż czytelne. Nie będę się zatrzymywał teraz przy tabliczkach już. To jest pozasłaniane wszystko, niestety. Powiem wam, że ta kamera jest naprawdę bardzo dobra. Naprawdę rewelacyjna, z tego względu, że na niej widać więcej niż ja widzę swoimi oczami. Przy poprzedniej kamerze było odwrotnie. Ja widziałem dużo mniej, znaczy ja widziałem więcej niż kamera, przez co o tej porze byłoby już gówno, naprawdę. O tej porze bym już nic nie zrobił. Przejdę tutaj i zrobię to jeszcze do końca, mimo że się tak ściemniło niesamowicie. No przechodziłem do budynku, było jeszcze w miarę widno. Wyszedłem, kaput. Patrzę na kamerę, żeby mniej więcej było widać, gdzie idę i co wam pokazuję. No mam nadzieję, że będzie widać. Tabliczek w tej chwili niestety nie odczytam przy tym świetle, a brakuje mi drugiej osoby, żeby robić zdjęcia tabliczek, żeby to później umieścić, więc niestety. Jeżeli jesteście w stanie popatrzeć, te sprzęty wojskowe, kurde, nie uda się, są zarejestrowane. Uwierzcie, że tu jest tablica z literą Y na początku, czyli zarejestrowane obecnie na Bundeswehrę. Ja muszę troszeczkę pasy przełożyć od kamery. Dobrze. Wyluźnił mi się pasek. Ja idę dalej, bo chcę wam tu jeszcze pokazać,
spodziewałem się, że tu będzie mniej tego. Powiem szczerze, nie wiedziałem, jak to będzie wygląda. Na końcu świata, w Datów. A ja kurwa idę i patrzę. Może o wcześniejszych godzinach tutaj więcej ludzi przychodzi, nie wiem. Ale minusem jest to, że po tym lotnisku widać, że ono już od bardzo dawna jest nieużywane, bo tutaj te pasy startowe podgadzane i to już nie jest takie jak na Tempelhof, że widać, że to jest lotnisko, że łazisz po lotnisku, ale na Tempelhofie nie macie samolotów, a tu macie samoloty. Więc warto pójść wjechać i tu. Tu jeszcze jest dojechać, ponieważ tutaj S-Bahn nie dojeżdża i U-Bahn nie dojeżdża niestety. A nawet od tego osiedla, domków jednorodzinnych jest to tak w kurwę daleko, że niestety, ale no nie da się. Naprawdę będzie niesamowity problem, żeby tutaj doszli. Widzicie, w tej chwili w kamerze nie widać nic. Ta kamera jest o tyle zajebista, że działa dobrze przy świetle szczątkowym w Cyber Night Vision, że w miarę sobie radzi. Radzi sobie, radzi. Musiałem popatrzeć w obiektyw. Na zewnętrznym zasilaniu jadę. Dla tych, których to interesuje, kamera ma akumulator o pojemności 1900 mAh. Wolt. Mam nadzieję, że to będzie chociaż trochę widać. Jest wymalowany w kolorze moro. Staram się przejść tutaj. Uszedłem wtedy prawą stronę, teraz idę lewą. Staram się wysoko obejść. Widać, że budynki są już blisko tam wybudowane, nowe domki rodzinne. Mają około 10-15 lat. Co z tego wynika, że lotnisko naprawdę nie pracuje już od długiego bardzo czasu. Sprawdzę dokładnie od jakiego i wam powiem. Na pewno. Zalinkuję wam informację na grupie facebookowej Berlin Datów. I jest bardzo, jakby to powiedzieć, niedobra pogoda, znaczy ciemno jest, a jak jest ciemno, to nie mogę używać zooma w kamerze, z tego względu, że wtedy kamera lubi ostrość, mimo że sobie radzi w ciemności. Zresztą no słuchajcie, no kurna, no ja ledwo widzę, a kamera widzi lepiej ode mnie, więc chociaż tyle. Chcę pójść jeszcze tam do tej wieży kontroli, zobaczyć, tam jest wejście. Więc pozwolicie, że jeszcze będę się szybciej przemieszczał.